Prime Show MMA. Słyszałem właśnie, że krzyczycie. Cześć. Marek Kruszwil, cześć. Zaczynamy się. Jestem gotowy, możemy jechać. Moja to chodźmy. Moja też, tak? Ja też, oczywiście. Się umówiliśmy w takim razie na... Co tam było? Berlin, tak? Tak. Tak, Berlin jest w ogóle za... To jest taka wypasiona miejscowa. W Polsce takich miejsc po prostu nie ma. Tam masz po prostu wszystko, czego potrzebujesz, czego zapragniesz. Wszystkie jakieś balety, sklepy najlepsze. Także ja chętnie tam przejadę. A dawno nie byłem. Ale pokażesz nam coś jeszcze w Szczecinie? A co kurczę jest... Najciekawszy w Szczecinie jestem ja. Ja normalnie jeżdżę Audi A7. Auto, mi się mega podoba i dałem do naprawy, nie? I to mi dali jako zastępcze. Czaj, rozumiecie to w ogóle? Tak bywa, sylawi. Ale nie, no to są po prostu jakieś jaja w stosunku do mnie. Że, patrzcie jak ja w ogóle w tym samochodzie wyglądam. Jak jakiś dziadek. Ej, zobacz, ja stoję tutaj, mam 16 lat. Siadam tutaj, mam 80 i zaraz do grobu się ładuje, nie? Teraz to tak wyglądasz, ogóle... jakbyś był pomiędzy... A to auto chodzi jak traktor, słuchaj tego. Słyszysz? Ja ten dźwięk kojarzę tylko w traktorze. No. To co, no to jedziemy. A wy czymś fajnym przyjechaliście, czy...? My przyjechaliśmy moją BM-ką. Ej, to jest twój? Ej, Psztogór! O Jezu! Nie chcę być niemiły, ale... O Boże, Panie! No dobrze, a jaka jest w ogóle geneza waszego konfliktu? No bo umówmy się, to było kilka lat temu i... Jest wielu nowych oglądających, wielu nowych widzów, którzy już dzisiaj nawet nie pamiętają tak naprawdę, o co chodzi. Po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie przestaliśmy się dogadywać. Mi się wiele rzeczy nie podobało. Jakich? W zachowaniu mojego byłego współpracownika. No była tego potężna lista. Zresztą nawet w pewnym momencie tak się to wszystko zaostrzyło, że postanowiłem gdzieś tam w internecie jakiś film atakujący nagrać w jego stronę. No ja jestem też taki, że jeśli ktoś mi jakąś krzywdę tam zrobi, to ja czasem lubię się zemścić i nie zawsze kara jest proporcjonalna u mnie w stosunku do czynów, tak? 10 euro kosten, close eyes und enter na jarmark. Ale nie macie szczepionki. Generalnie no sytuacja wygląda tak, że nie chcą nas puścić, tak. Ale pan jest chętny przymknąć oczy za 10 euro. Dobrze. No teraz trzeba skłować 10 euro. Problem w tym, że nie mamy 10 euro. Ja sobie kurczę widzę znalazł, nie? No. Na 100% ten. Ty, dobra, on tutaj słuchajcie. Nieźle przybuli sobie. Wy nagrywajcie. Za. Siema. Jak tam presa? Fajnie. Tutaj. A, klasik. A, klasik, no. Good this? Fajne, okej, good. No, tak dobrze wyglądam? No to teraz ty. This one. This one is 25. Ooh. 25? 5. 5. To jest chyba jakiś roller coaster. Niby Berlin, a jednak Londyn, słuchaj. Nie, to jest roller coaster. Albo koło fortuny. Masken! Masken! Oni stają tutaj po godzinę w kolejce, żeby tylko się na tym przyjechać. No tak. Ja nie rozumiem, jak oni mają w tym planie. My się wepchnęliśmy. Jakaś Niemka zaczęła się awanturować, bo się wepchaliśmy przed nią w kolejkę. Nie rozumiem. Ja jestem tutaj po to, żeby przyjechać na łyżwach, a ona jakiś ma problem w stosunku do tego, czego totalnie nie rozumiem. Mało tego, my nawet tych łyżek nie chcieliśmy wypożyczać. Chcieliśmy jechać tam tutaj. No właśnie, dziwnie, nie wiem. I tak byśmy jej sprzed nosa nie zabrali, nie? Kurczę, ona zaczęła się awanturować, jakieś tam mówiła. No. Ja nawet nie rozumiem niemieckiego. No ja też jej nie rozumiem. Nice. Nice.
Niemczech to dużo jest świrów, nie? W ogóle w Niemczech są najbardziej takie... no jest wszystko generalnie, nie? Wszystko, co jest jakieś... dziwne, inne... niestandardowe, wszelkie jakieś patologie tutaj się odbywają, jakieś kluby sadomaso. Jakieś Berghainy, nie Berghainy. To jest Berlin, nie? Dlatego idziemy. Nie siedzimy tutaj. No większego debila to nie widziałem dawno, zobacz. Zapakował się do wózka i a jaka kolejka do tego. A bo to ludzie jeżdżą. To jest. A idziemy po frytkę. O, ej papi! Ej, kartą, okej? No, nie kartą. Nie można kartą? Cash. Panie! Czy tą walkę uważasz jako swój powrót do mainstreamu? Nie, absolutnie. Nic z tych rzeczy. To jest jakby jednorazowa akcja, myślę. I ja już generalnie nie będę zajmował się w przyszłości tak internetem jak kiedyś, z tego względu, że już mam po prostu dosyć tej całej działalności i niektóre rzeczy mnie po prostu zbyt za bardzo zirytowały. Myślisz, że wielu Polaków chce, byś wygrał, czy nie widzisz tego? Myślę, że każdy. Myślę, że każdy mnie tak bardzo kocha, że chce po prostu, żebym zwyciężył w tym pojedynku. Tak. To jest nasz certyfikat covidowy i nasza jedyna tarcza ochronna przeciwko panującej pandemii. O, maluj się z fiton! This is a QR code. We've been here for. This is for Corona. No, oczywiście można by było do Vitona. Co tam, do Vitona? Kurczę, mamy zdjęcia kota w torbie Vitona przecież. Tak, ale do Vitona jest kolejka, zobacz. No w sumie szkoda. I szkoda, że nie ma tego twojego ulubionego ochroniarza. Ej, ale czemu ty jeszcze tutaj stoisz w ogóle? Bo jakby się umawialiśmy, że ze Szczecina jedziemy tym rzęchem, a ty tutaj jakieś inne auto organizujesz i normalnie jak ludzie wracamy normalnym samochodem. Ja Federacja ma brak budżetu. No gdzie mają brak budżetu? Jak tyle płacą, nie mają braku budżetu, tylko wam się nie chce jeździć, nie? Ja wysyłałem adres do wypożyczalni. Okej. Okay. Domkin Donut. Very nice Donut. Dobrze. Ekskluzywne ciasteczka. Bardzo ekskluzywne. Tylko dla ekskluzywnych. Chcesz jakiegoś jednego? Mogę ci pół odlać. Ej, no ja zapłaciłam. Ej, ludzie kochani, to ja mogę tobie dać. Ej, zostaw moje. Super. Zostaw moje ciasteczko. No, zostaw. Jezu. Ciasteczka. O, mega słodkie. Nie dam ci nic. Urocze wyglądają, ale ja za nie zapłaciłam. Było. No ja wiem. Dobra, ma pół. Zajebiście. Po całym dniu spędzonym w Berlinie przenosimy się z powrotem do Szczecina na trening Marka. No i my tak sobie z mega kotem. Chcesz spróbować? No nie bój się. On mnie trenuje, pokazał i mi to już konkretnie. Dużo tych sztuczek fajnych. Trzymaj jakichś. Gardę cały czas, nawet tak mówisz. Tak. Bądź cały czas gotowy, bo w każdej chwili mogę ci p***ć. Nawet jak gadasz, tak? Pamiętaj o tym. Walisz się. Dajesz! Co cię uczyłem, dajesz! Ale kurde, no dajesz. Ja nie umiem tak! Startujesz, nie wstydź się! Dajesz. No już nie. Podajesz, tak? Padam. No cienko dzisiaj też mu wychodzi, chyba się wstydzi kamer. No ale jak ale myślisz... Da sobie radę? Ty jak się... Da sobie radę na pewno. Trener jest za ostry. Jego kamera. Kamera. Dzisiaj do rana będziemy ćwiczyć, bo coś mu nie wychodzi. Ja już się dam rady. Jut. To co, będziecie jeszcze teraz tak trenować ostro przez najbliższe 2 miesiące? Konkretnie, na pewno po kilka godzin dziennie. Dajesz garda! Cały czas z gardą! Cały czas z gardą masz. Ale już koniec dziś. Bądź przygotowany, być może on też będzie chciał ci walnąć. Garda, mówię! Przestań, no! Game plan masz przygotowany? Mam i to jest tajemnica. Będzie petarda.
No szalejesz. Al trenował tego, Mike Tysona kiedyś. I Bruce Lee. Chciałbym, tak, Bruce Lee. Nie, jestem małolacik, jeszcze bym nie dał rady. Dajesz, garda. Nie, no pokaż, pokaż klasę. Nie bij, no. Pokaż klasę. O Jezu, ale ty cały czas bijesz, pokaż ale ja klasę. Nie mogę, nie? Nie, on może da radę. Jestem jego pewien, tak. A ty jak obstawiasz? Obstawiłbyś na niego, czy nie? Tak. No ale gdzieś to na razie robi jakoś takie, wiesz, w jajce. A liczy nie, się no. Charakter i serce do walki. O, o, no. O, to pokaż, pokaż. Kurde, wceluj. O, o, nieźle. Co to w ogóle jest za cios? Sierpowy, tak mi uczyłeś. Sierpowy, no nie bij, no proszę, już, już, już. No. Nie będę mu robił wstyd przed kamerą, a nie, da radę. Chyba go krępuje ta kamera. No dobra, masz coś do przekazania jego przeciwnikowi? On cię rozwali, zobaczysz! Bęk! Mocny jestem. Trzymam gardę. No dobra, Marku, i do ciebie pytanie na sam koniec. Coś ty chcesz jeszcze przekazać po tym treningu Łukaszowi? No, żeby kupił sobie pay-per-view. I z twojego linku? Dobrą, szczękę dobrą nie chcę kupić. Na przykład z mojego linku. I przyszło nam szczerze... Może pomogę, nie? Sam powiem. Przyszło nam w takim razie szczerze porozmawiać. Marek, powiedz nam, jak ty się w ogóle zapatrujesz na tą całą walkę, tak? To chciałeś, czy dobrze tak, zgaduję? Tak. No więc tak, generalnie koncepcja na pewno dla widzów będzie przeista i z pewnością każdy, kto nawet w jakiś sposób by chciał skrytykować tę walkę, to myślę, że i tak z chęcią by sobie ją obejrzał, bo po prostu takich zestawień już nigdy więcej nie będzie i ta walka, myślę, że spośród tych wszystkich federacji, jakie powstały, będzie zdecydowanie najciekawsza, także... Ja sam bym, będąc na miejscu widzów, sobie taką walkę obejrzał, tak, że to będzie wypas. Co dalej? Dalej mam ze sobą sam robić wywiad? Dobra, sobie sam ze sobą, mi to tam nie przeszkadza. Ale to w sumie już o wszystkim gadaliśmy, to ja nie mam za bardzo co mówić. Właśnie ja mam pytania do ciebie. Powiedz mi w takim razie, czy sam, skoro ta walka uważasz, że będzie tak ciekawa, kupisz sam sobie pay-per-view? Tak, z pewnością kupię sobie, żeby po prostu obejrzeć sobie później, tak? A czego możemy się spodziewać? Powiedz mi, jakieś specjalne wyjście szykujesz, czy będzie tak normalnie? Tak, tak, ja oczywiście lubię niestandardowe wyjścia. Już raz miałem okazję w innej federacji wjechać sobie na przykład McLarenem. Tym razem będzie coś, można powiedzieć, że podobnego, także jakoś tam postaram się zaskoczyć, ale myślę, że najciekawsza będzie ta walka, ponieważ ja to sobie tak wyobrażam, że to będzie po prostu jeden wielki grat ciosów, myślę, że z jednej i z drugiej strony i po prostu wygra lepszy, tak? Ale grat ciosów, który będzie trwał jedną rundę, dwie rundy? Ja to sobie wyobrażam w sposób taki bardzo dynamiczny, także nie przewiduję tutaj, myślę, że więcej niż półtorej rundy na przykład. A jeżeli w tym momencie publika miałaby cię wygwizdać, jakie byłoby twoje nastawienie? Zmieniłoby się, czy nadal by było tak samo pozytywne? Zależy, czy przed walką, czy po walce. Przed walką. Przed walką słabo, bo wtedy to nasila stres. A wiadomo, stres przed walką na pewno będzie. A jeśli po walce, no to w dupie już po robocie, nie? Czego powinniśmy tobie życzyć? Mi się powinno życzyć przede wszystkim dużych pieniędzy i szybkiej zapłaty. Okej. Okay. Jezus, o! Odbierzemy na wideo. Odbierzmy, sprawdźmy. Słucham? Co to. Sorry, Marek, ja bym on mógł wyjechać, bo nie wyjadę samochodem. Dasz radę? Tak, to idę wyjechać. Zrobimy sobie szybki wywiadzik z Karoliną, znaną jako moja dziewczyna w internecie. A ty planujesz na przykład w tym Prime MMA, tak? Prime Show MMA zawalczyć? Prime Show MMA, no zobaczymy, no wiesz co, to zależy od różnych czynników. Ile potrzebujesz pieniędzy? Dużo, bardzo dużo. To znaczy? Nie, no żartuję, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie mogę chyba mówić o takich rzeczach publicznie tutaj na kamerach, nie? Można mówić o wszystkim. Są, słuchaj, takie tutaj tematy, które powinno się poruszać potajemnie i po cichu. I na sam koniec chciałbym się tobie zapytać, czy twoja partnerka życiowa również chciałaby brać udział w takich kompetycjach? Jak ciebie nie było, rozmawialiśmy o tym. Aha. To co? Dzięki. Dzięki wielkie w takim Miło razie. Miło było z wami... spędzić dzień, ponagrywać. Marek dzisiaj pokazał, że... jesteście. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Także jak ktoś z was będzie walczył kiedyś na Prime, to zajebiste filmy robił. Tak, a Marek pokazał dzisiaj, że prowadzący wcale nie jest potrzebny. Dokładnie. Kręcisz jakby droga? Nie wiem, a chcesz czy nie? Ja chcę.
może nakręcić, bo to jest ważne wydarzenie. O, to polećcie, to ja wam zrobię zdjęcie. Tu, czekaj. O, jest, widać farszyk dobry? O, chcesz? Masz, dam ci połowę. Ja nie chcę pieroga w makaronie. Dobry. O.